Jesteśmy pani Saras. Ja wyszłam chwileczkę, żeby zobaczyć greckie morze i zobaczyć też, jak tutaj wygląda sytuacja psów, bo dużo o tym słyszałam, ale chciałam sprawdzić na własne oczy. No i zaczepiłam tutaj grupę turystów, znaczy grupę, parę turystów, bo szli z takim małym cudem. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj tego psiaka, ja już wiem jak ma na imię, ale to za chwileczkę. Słuchajcie, tego psiaka dzisiaj złapali, znaleźli w barze. Chwila intymności, no to nie powinno się pokazywać. Ja bardzo przepraszam, no są jakieś granice, że tak powiem, człowieczeństwa. Psiak ma na imię Canella. Została znaleziona tutaj. Nie ma, że się chowamy. Okej. Okay. Byli z nią weterynarza, wykąpali, dostała lekarstwa. Pojedzie z nimi do Belgii, bo oni są z Belgii. A teraz uwaga. Elisabeth, je deux chiens. L'Espagne. Jednego psa, mają dwa psy już w domu. Jednego przywieźli z Hiszpanii, a drugiego? Okej. Okay. Drugiego mają z Rumunii. Zapytałam, czy chcą przyjechać do Polski, bo przecież my też mamy psiaki, ale zobaczymy. Ja biorę adres, będę namawiać tutaj, wiecie, jakiś psiak może też domek znajdzie.